Katechizm poręczny, czyli rozmowy z księdzem Piotrem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Kochani, no nikt z was tego nie zauważył. Adwent się kończy powoli, ostatnia niedziela Adwentu. I jak Pan Bóg pozwoli, to już nam w piątek gwiazda będzie świecić. Życzenia złożymy Państwu pod koniec audycji. A teraz normalnie roboczo, adwentowo. Proszę Państwa, zanim udzielę głosu Wam przez usta Pana Pawła, to jeden taki list do wyjaśnienia, podpisany bardzo ładnie. Próbująca zrozumieć. Otóż próbująca zrozumieć słuchaczka katechizmu zadała mi takie pytanie, że ja też długo je próbowałem zrozumieć i go nie zrozumiałem. Więc droga próbująco zrozumieć. Napisz mi jeszcze raz, o co w tym pytaniu chodzi. Nie chcę tu czytać i z Państwem się zastanawiać, o co chodzi radiosłuchaczce. Może ja mam jakąś pomroczność, jasną. Czy ciemność pomroczną, ale nie załapałem. Proszę jeszcze o powtórzenie pytania, o sprecyzowanie, a teraz już... W takim razie przechodzimy do listów, które są zdecydowanie jakoś bardziej sprecyzowane. Więc tutaj 1 grudnia list został wysłany od... Od słuchaczki z zagranicy, o ile się orientuję, tak? No tak to wygląda chyba. Pierwsze pytanie w tym liście. Jaki jest stosunek Kościoła katolickiego do homoseksualistów i lesbijek? Studiując za granicą, spotykam mnóstwo takich ludzi. Powiem szczerze, że nie zdawałem sobie sprawy z wielkości owego zjawiska. To są normalni ludzie jak my, a jednak często mam problem z ustosunkowaniem się do nich. Nie chcę ich osądzać, ale kiedy zaczynam się zaprzyjaźniać z kimś odmiennej orientacji, budzi się w moim sercu wiele wątpliwości i pytań. Spotkałem także mężczyzn, którzy kiedyś byli w seminarium duchownym, ale z powodu swoich odmiennych upodobań zostali oddaleni. Czy zamknięcie młodych mężczyzn w jednym miejscu może sprzyjać takiej tendencji? Myślę, że tak, aczkolwiek ja byłabym głęboko zgorszona, gdy dowiedziałam się, że dana osoba była w seminarium duchownym. Jak w takim razie mam pomóc takim osobom? Kiedy odrzucamy takich ludzi, środowisko mówi o nietolerancji, a jednocześnie nie potrafimy w żaden sposób im pomóc. I drugie pytanie. Często pomagam podczas Eucharystii? Może cały czas. Jaki jest stosunek Kościoła do homoseksualistów i lesbijek? Kościół katolicki mówi, że homoseksualiści i lesbijki są to dzieci Pana Boga i jak do każdego człowieka jest stosunek pozytywny. Ja rozumiem, co się w tym pytaniu kryje. Otóż, proszę Państwa, to, że ktoś jest homoseksualistą, to nie jest grzechem. Że ma skłonności homoseksualne. Natomiast akty homoseksualne są grzechem i to Kościół potępia. Kościół stara się homoseksualistom głosić dobrą nowinę. Oni nie są, broń Boże, skazani na potępienie. Ich życie jest ciężkie. Zgłaszają się do mnie homoseksualiści, którzy przeżywają rzeczywiście wielkie rozdarcia. Ale to heteroseksualiści też mają ogromne rozdarcia w sytuacji choćby, kiedy się zakochają w kimś, kto nie jest ich żoną czy mężem. Pożądanie heteroseksualne może też i spędza wielu ludziom sen z oczu. Z tym też jest zmaganie. No, homoseksualiści mają chyba rzeczywiście trudniejszą drogę. Dlaczego tak jest? Kochani, oczywiście przyczyny homoseksualne, jeszcze się dzisiaj upewniałem w encyklopedii katolickiej, mogą być biologiczne i społeczne, ale nawet jeśli ktoś się już rodzi taki, to bardzo często jest to nie tyle, że tak powiem, bezpośrednia decyzja Pana Boga, co może być spowodowane przez nieroztropność mamy, która nadużywając leków hormonalnych może dokonać uszkodzenia w mózgu płodu przez to, jakoś pośrednio. Dlatego to jest w ogóle, dlaczego niektórzy ludzie się rodzą bez rąk, a niektórzy ludzie bez mózgu, a niektórzy rodzą się jako bliźniaki syjamskie. No, cierpienie dotyka ludzi, to żeśmy w katechizmie często porównywali. Kościół wychodzi tym ludziom z pomocą psychologiczną, duchową. W konfesjonale są rozmowy z homoseksualistami. Trudna ta droga, no ale tak jak wspomniałem, życie wielu ludzi jest trudne, ale broń Boże, nie ma jakiegoś potępienia homoseksualistów, natomiast Kościół się sprzeciwia legalizacji, uznawania tego za coś normalnego. Ja Państwu powiem, bo dyskusja trwa, czy to jest zgodne z naturą człowieka, prawda? To tak kiedyś słyszałem taki ciekawy argument, że jeśli coś jest zgodne z naturą człowieka, to gdy wszyscy ludzie to zaczną robić, to nie powinno zaszkodzić rodzajowi ludzkiemu. Na przykład, czy mycie jest sprzeczne z naturą człowieka? Nie. Jeśli wszyscy ludzie zaczną się myć, będą żyli higienicznie, to tylko to na zdrowie wyjdzie rodzajowi ludzkiemu. Czy wypoczynek, oczywiście w odpowiednich granicach, jest dobry dla człowieka? Jasne, jeśli ludzie będą wypoczywać w odpowiednich granicach, to wyjdzie to na zgodę, na dobro rodzaju ludzkiego. Natomiast gdyby się wszyscy ludzie stali homoseksualistami,
to byśmy mieli koniec rodzaju ludzkiego, prawda? Więc to nie można nazywać, że coś jest zgodne z naturą, jeśli rozpowszechnienie tego na wszystkich, że tak powiem, przedstawicielek gatunku doprowadzi do zagłady tego gatunku. To tylko tak, dlatego Kościół się sprzeciwia legalizacji, bo legalizacja, proszę Państwa, pokazuje społeczeństwu, pokazuje młodzieży, że to jest normalne i dobre i wielu ludzi, przecież homoseksualistą się można stać. Przez jakieś eksperymentowanie kolegi z kolegą, koleżanki z koleżanką, przez właśnie taką tendencję. Więc Kościół mówi, niech w społeczeństwie trwa nie tyle nagonka na homoseksualistów, broń Boże, nie tyle jakaś walka z nimi, tylko niech trwa napiętnowanie, że to jest po prostu niedobre i żeby wszyscy młodzi ludzie, żeby wszyscy wiedzieli o tym, że nie jest to droga dobra dla pojedynczego człowieka, a także, tak jak mówię, dla całego gatunku ludzkiego. I drugie pytanie. Często pomagam podczas Eucharystii w łamaniu chleba na ołtarzu, a także w udzielaniu Komunii Świętej. Myślę sobie, że w Polsce byłoby to niemożliwe. Tutaj natomiast bardzo często zachęca się laikat do brania udziału w celebracji Eucharystii i to nie dlatego, że brak księży, ponieważ często jest kilku księży obecnych podczas jednej mszy, ale po prostu włącza się wiernych do celebracji. Dlaczego nie praktykuje się tego w Polsce? Dlatego, że pewne przepisy mówią, że absolutnie kościelne, pewnych rzeczy nie wolno czynić. Ja nie wiem, jak ta pani łamie chleb. To jest rola kapłana, żeby połamać chleb przy ołtarzu. Pan Jezus łamał chleb przy ołtarzu. A niektóre rzeczy świeccy mogą robić, jak na przykład udzielać komunii. W niektórej diecezji biskup na to pozwoli, w innej diecezji biskup na to nie pozwoli. Kochani, Kościół jest organizmem. Kościół jest organizmem i niech każdy robi to, co do niego należy. Bo jeśli my się zaczniemy zamieniać miejscami, prawda, świeccy będą odprawiać przeświętą, no to księża się zaczną zajmować tymi rzeczami, które do nich nie należą. Kiedyś Państwu mówiłem taki przykład, że jakiś świecki pan przyszedł z żoną po mszy do zakrystii i zaczął księdzu dokładnie mówić, co ten ksiądz ma robić. Proszę odprawiać tak, proszę mówić na kazaniach to i to, proszę w parafii robić to i to, proszę robić, bo prawda, on to wszystko wiedział. Nawet sam mówił, ja bym chętnie zajął się tym, ja mogę ogłosić jakieś wstępy do mszy świętej, ja mogę robić to, ja mogę robić to. Ksiądz zażartował, mówi, proszę pana, niech pan zostawi mi moje zadania, bo ja też mogę wyjść dobrze zadania w pana zadania. Tu tak spojrzał na jego żonę, może ja też bym się umiał pani żoną lepiej zająć, ale to niech pan się zajmuje żoną, niech pan się zajmuje swoim domem. Bardzo często ci, co mają pomysły, jak księża powinni pracować i chętnie by księży wyręczyli, dziękuję panie Pawle, pomroczność jasna jednak, wyręczyliby księdza w jego pracy, mają w swoim kościele domowym bałagan. Naprawdę tak często jest. To jest zresztą często, zdarza się, że ludzie uciekają od obowiązków swoich rodzinnych, domowych, angażując się ostro w sprawy ściśle religijne, a gdy ktoś mi mówi, jestem głęboko wierzącym człowiekiem, proszę księdza, jestem głęboko wierzącym człowiekiem, to nieraz mówię, przepraszam, czy pana żona by to samo powiedziała? Czy pana dzieci to samo by powiedziały, że pan jest tak głęboko wierzący? Znaczy, nie chodzi mi o chodzenie do kościoła, bo to zapewne by potwierdzili. To powiedziała. Ale zajmijmy się domowym kościołem, a ksiądz się zajmie kościołem parafialnym i ksiądz się zajmie przewodniczeniem liturgii. Oczywiście to jest jasne, że parafianie mogą zgłaszać swoje sugestie, swoje obserwacje, nieraz nawet swój sprzeciw, ale każdy na swoim miejscu i kobiety łamiące chleb na ołtarzu, zostawmy, ksiądz naprawdę, jeśli ma zdrowe ręce, to on ten chleb połamie, on go rozdzieli z pomocą szafarzy świeckich, bądź diakonów, bądź akolitów. Na zachodzie, przepraszam, nie chcę sądzić, broń Boże, całego zachodu, ale nieraz, no może taka jest sytuacja, że duchowni chcą tak jakoś zainteresować ludzi mszą świętą, że już ich wpuszczają do prezbiterium, żeby tylko oni do kościoła przychodzili, a przeżyć można mszę świętą naprawdę z piątej ławki, nie dotykając się Eucharystii, składać ofiarę. Myślę, że chodzi tutaj często o uatrakcyjnienie mszy świętej, a nie pójście tego, co jest w głębi. Bo chyba się Państwo zgodzicie, że w niektórych kręgach, przynajmniej Kościoła Zachodniego, mamy bardzo ubarwione te życie. Właśnie tu jakieś tam ministrantki, jakieś tam zespoliki, jakieś coś. Natomiast jeśli chodzi o ofiarność, o zaparcie się samego siebie dla Chrystusa, no choćby tutaj same pytania padały od słuchaczy, dlaczego na Zachodzie taki jest kryzys spowiedzi?
Więc proszę zwrócić uwagę, że ci ludzie często mają coraz mniejszą ochotę się spowiadać, a coraz większą ochotę być przy ołtarzu w świetle Jupiterów. To lepiej do konfesjonału iść. Ja tutaj mam taką refleksję dotyczącą właśnie takiego stwierdzenia. No ja jestem strasznie taki bardzo wierzący, proszę Państwa. Tak, zresztą tak. Znana jest dosyć sonda krążąca w internecie dotycząca, jak pani spędza święta wszystkich świętych. No i mowa tam o Wigilii, a tak w ogóle jestem bardzo wierzący, ale generalnie to na święta to tak, raz w roku chodzę do kościoła. Ale myślę, że takim probierzem właśnie, który może nam odpowiedzieć na to, jak wygląda nasza wiara, jest ta Ewangelia sprzed tygodnia, kiedy Jezus mówi o świętym Janie, który rzeczywiście wypełnił prawo najlepiej ze wszystkich możliwych, ze wszystkich żyjących, ale no jest mniejszy od najmniejszego z tych, którzy będzie w Królestwie Niebieskim. No, mi się wydaje, że po prostu życie łaską Pana Jezusa. Wielu ludzi wiarę ogranicza jedynie do praktyk religijnych, czytania książek, jakiegoś zaangażowania w jakieś tam ruchy religijne, czy choćby właśnie chodzenia do kościoła, są bardzo wierzący. Ja mówię to naprawdę bez kokieterii, proszę Państwa, 20 lat jestem księdzem i naprawdę często się zastanawiam, czy w elementarnych sprawach, jakichś zachowaniach jestem wierzącym człowiekiem, bo to jest bardzo, bardzo trudne. I tu ostatnie pytanie jeszcze z tego listu. Chciałem także zapytać, dlaczego nie przyjmujemy ciała Chrystusa na rękę, tylko do ust i dlaczego nie daje się wiernym do picia wina, czyli krwi Chrystusa, tylko wypija ją sam kapłan. Przecież to niezgodne z przepisami biblijnymi. Chrystus dzielił się chlebem i winem podczas ostatniej wieczerzy. Otóż proszę pamiętać, że Kościół ciągle przyjmuje chleb i wino. Wprawdzie wino pije tylko kapłan, ale każdej mszy świętej Kościół spożywa wino. Natomiast teologia uczy. Cała natura ludzka Jezusa jest zawarta w ciele Jezusa pod postacią chleba i ktoś, kto przyjmuje komunię świętą, przyjmuje całe ciało uwielbione Jezusa Chrystusa. Natomiast krew coraz częściej, coraz szerzej jakoś ludzie mogą przyjmować, natomiast no zawsze daję ten przykład. Proszę sobie wyobrazić udzielanie krwi pańskiej, to już wymyślę skrajny przykład oczywiście, udzielanie krwi pańskiej na błoniach krakowskich 2 miliony ludzi, zakonsekrowanie tej krwi, rozdzielenie, zebranie tego wszystkiego. Ale i w parafii, gdzie jest 5000 ludzi na pasterce. Po pierwsze, trwałoby to 1,5 godziny. Po drugie, nie ma siły, żeby coś się nie wylało, nie wychlapało. Dlatego dla szacunku, dla sakrum Kościół bardzo ograniczył. Nie to, że nie daje ludziom, po prostu bardzo ograniczył te możliwości przyjmowania krwi pańskiej. I następny list jest od Agnieszki. Tutaj krótkie pytanie. Jak rozpoznać własne powołanie? Skąd mogę wiedzieć, czy moim powołaniem jest życie w zakonie, w rodzinie, czy też w samotności? Czy mamy wpływ na to, że niektórzy zostają sami lub wiążą się z kimś? Otóż trzeba rozpoznawać swoje, że tak powiem, swoją naturę, swoje predyspozycje, swoje jakieś zamiłowania. To jest, no znaczy nie powiem, że to jest pierwsza rzecz, bo w ogóle pierwsza rzecz, proszę Państwa, to jest być blisko Jezusa Chrystusa w tej zdrowej pobożności. To, że dziewczyna lata, przepraszam za słowo lata, często chodzi do sióstr i tam gra na gitarze i tam jest jej tak wspaniale, bo siostry są takie uśmiechnięte, pachnące i nowoczesne i pobożne. To nie znaczy, że ona jest powołana do zakonu. A często jeszcze ma obraz małżeństwa wykoślawiony przez rodziców, którzy się bez przerwy kłócą, czy pijącego ojca. Dlatego trzeba bardzo poważnie się zapytać przed pójściem do zakonu, do kapłaństwa, czy ja nie uciekam, nie realizuję swoich kompleksów. Ktoś na przykład ma potworne kłopoty, bo ja wiem, z czystością grzeszy, mówię, pójdę do zakonu, no to tam na pewno nie będę grzeszył, no bo będę świętą siostrą, czy świętym księdzem. No i w zakonach można popełnić grzech ciężki. Dlatego, czy to nie jest ucieczka, trzeba się pytać. Czy ja chcę służyć Jezusowi Chrystusowi w ogromnej pokorze? Będę gotowa zrobić wszystko, co mi przełożeni polecą? Czy być księdzem, który pójdzie wszędzie, gdzie go będą ludzie wołać i potrzebować? Trzeba odkrywać znaki czasu. To, że spotkałem jakiś księży, to, że spotkałem jakiś siostry, to jest też jakiś znak, chociaż oczywiście nie decydujący. Trzeba słuchać głosu innych, choć też
głosu spowiednika swojego, głosu rodziców, chociaż nieraz trzeba iść do zakonu wbrew głosowi rodziców. No i to, co zawsze mówię, proszę Państwa, po części się sprawdzić. No, ja bardzo jestem zaniepokojony, kiedy jakaś dziewczyna właśnie mówi, ja to tylko się modlę, ja to tylko chodzę do sióstr. Mówię, byłaś na dyskotece, potańczyłaś kiedyś, byłaś z chłopakiem na randce. No, to jest, można wpaść w jakiś taki jeden tor, jeden nurt, a z drugiej strony odwrotnie. Jeśli ktoś mówi o zakonie, to wie, pojedź do sióstr, pomieszkaj u nich 3 dni, pojedź na rekolekcje, pogadaj z siostrą, przyjrzyj się temu życiu. I jeszcze raz Państwu powiem, że jeśli ktoś ma bardzo mocny taki, czuje głos powołania, no, na 100% nie jest pewny, no Kościół jest mądry, nikomu ślubów wieczystych nie każe składać w drugi dzień po wstąpieniu. To jeszcze musi minąć 9, 10, 11 lat w przypadku kleryka i seminarium 6 lat. I tam są ludzie, co się na tym znają, obserwują i nieraz mogą powiedzieć po roku, słuchaj, jesteś bardzo miłym człowiekiem, ale twoja droga to nie jest zakon. On sam zresztą często na to wpada, dlatego żadnej hańby tu nie ma, bo nieraz tak było. O, wyrzucili ją z klasztoru, pewnie jakaś pokraka, pewnie nagrzeszyła tam strasznie. Ani nie nagrzeszyła, ani nie pokraka. Po prostu nie ta droga. Z filmu o świętym Franciszku pamiętamy taki epizod, że chodzili, no a jeden tak się zwijał z bólu, bo się zakochał w jakiejś dziewczynie i mówi, ojcze, ja nie wiem, ale ja... Franciszek mówi, spokojnie, bracie, błogosławię ci, zostaw nasz habit, idź, ożeń się, miej dzieci, wychowuj. Bardzo spokojnie Franciszek pożegnał tego swojego współbrata. Następny list jest od Przemka. Pyta on tutaj, jeśli postanawiamy rozpocząć radykalną pracę nad sobą, to nie sposób jest jednocześnie podjąć walkę ze wszystkimi przypadłościami. Wiele grzechów zapadło w naszą codzienność tak głęboko, tkwią w nas, że wyplewienie ich wymaga stopniowego wyeliminowania wszystkich po kolei. Stopniowe jednak działanie wciąż nie wystarcza, bo pewne grzechy, na tym etapie zaniedbane, ciągną nas w dół. Gdy z kolei chwytamy wszystkie naraz, nic nam się nie udaje, bo to za dużo i również upadamy. Jak pracować nad sobą? Czy walkę podjąć na wszystkich frontach, czy po kolei? Przemek podszedł do sprawy tak, nie wiem jak to powiedzieć, fizycznie, geometrycznie, matematycznie, logistycznie, natomiast nie podszedł do sprawy osobowościowo. Czyli wyobraźmy sobie, że ktoś pije, pali, cudzołoży, kradnie. To mówi tak, to w tym tygodniu powalczę z kradzieżą, jeszcze pocudzołożę trochę. No to tak może mówić ktoś, kto rozpoczyna treningi. Pierwszy tydzień ćwiczę szybkość. Drugi tydzień to zrobię sobie treningi siłowe. I tak jest, proszę Państwa, w treningu tak jest. Natomiast tu spotyka się Jezusa Chrystusa, który mówi, zostaw wszystko i pójdź za mną. Zostaw sieci, łódź i tak dalej. Proszę Państwa, przenosząc to na relacje personalne, załóżmy, że ktoś ma dziewczynę, tak z nią chodzi, nie chodzi, no trochę tam chodzą jakoś i nagle się zakochał, ale po prostu spotkał dziewczynę, która jest no drugą połówką pomarańczy i mówi, słuchaj kochanie, jesteś po prostu, no w ogóle, ja chcę z tobą założyć życie, tylko wiesz, z tamtą jeszcze będę chodził trochę za rękę, no bo wiesz, no nie mogę tak od razu się przestawić na ciebie. Otóż nie. Czy sytuacja taka, że był niedobry mąż, pił, kradł, bił żonę, mówi, żono, to ja przestanę was okradać, jeszcze cię trochę będę bił w tygodniu, prawda, bo tak nie mogę jakoś z wszystkiego od razu zrezygnować. Nie, proszę Państwa, spotkanie Jezusa Chrystusa i uznanie Go za Pana powoduje, że absolutnie to się zmienia. Człowiek, chłopak, który się zakocha w dziewczynie, natychmiast, znaczy może tak się zdarzyć, przestanie chodzić brudny, przestanie przeklinać, przestanie się zadawać z menelami, przestanie coś tam jeszcze robić i to jest dla niego naturalne, że on wszystko musi przestać, co go oddziela od tej ukochanej dziewczyny. Ja jeszcze jeden... No to nie znaczy też, że to się stanie w okamgnieniu z dnia na dzień, nie, ale przynajmniej będzie próbował, coś może będzie wrócić, miał wolę. Ale prawda? Dla niego to jest naturalne, że on musi z wszystkim zerwać. Nam ojciec duchowny, już nie żyjący, ojciec Miętek, mówił, że zawsze taki przykład, jeśli ktoś by chciał tak właśnie sobie po części się nawracać, o pewnej pani, która przyprowadziła psa do weterynarza na obcięcie ogona, no jakiś tam, bo psa już był powód, i mówi, panie doktorze, tylko niech pan tak nie tnie tego ogona od razu, niech pan tak po kawałku tnie ten ogon, to, no bo jak tak można od razu temu pieskowi cały ogon uciąć? Nie, proszę państwa, ogon, jeśli już by trzeba biednemu pieskowi uciąć ten ogon, to trzeba raz ciachnąć, no a nie po kawałku. Kolejny list jest od dwóch osób. Podpisała się pod nim Ania i Paweł i każdy ma tutaj swój segment w tym liście. Ania pisze, mam 22 lata, moja siostra jest ode mnie 8 lat starsza, ma bardzo trudny charakter.
Jest uparta i nieskora do okazywania jakiejkolwiek skruchy, gdy kogoś zrani. Jest przy tym również bardzo nerwowa, dużo jej pomagam w opiece przy dziecku i nie tylko. Ostatnio bardzo mnie zraniła i rozmawiałam z nią o tym, jednak ona nie okazuje żadnej skruchy i jak zwykle nie przejmuje się tym. Wcześniej też zdarzały się takie sytuacje, ale ja zawsze to przemilczałam lub obróciłam wszystko w żart. Mam świadomość tego, że należy przebaczać, ale wiem również, że moje pobłażliwe postępowanie nie załatwi sprawy. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie można człowieka lekceważyć, tak jak ona to robi. Nie wiem, jak odnaleźć się w takiej sytuacji, a chciałabym mieć dobre relacje z siostrą i nie być przy tym raniona. Proszę Państwa, powiem o dwóch skrajnościach, które w takiej sytuacji są złe. Jedna skrajność zła to jest taka, że siostra nas rani, a my mówimy, a tam dobra siostrzyczko, chodź na kawę. Siostra nam znowu frusz, pilkę w serce. A my mówimy, dobra siostrzyczko, chodź do kina. Czyli nie można po prostu pokazać, że się nic nie dzieje, wszystko jest w porządku. Druga zła skrajność, zacinam się, odcinam, nienawidzę cię, nie chcę cię znać. Gdzieś po środku musimy pokazać, że to nas boli. Nie możemy z siebie robić szmatki, którą ktoś będzie wycierał siebie i swoje brudy. Ale z drugiej strony od czasu do czasu powiedzieć, oj siostrzyco, siostrzyco, nawet nie wiesz jak to boli. Moglibyśmy żyć inaczej. Takie jedno zdanie. Od czasu do czasu sygnalizować komuś zgodnością, nie na kolanach, zgodnością, że jesteśmy gotowi na powrót i na zmianę rzeczy. Natomiast w tym przypadku, to co autorka pytania pisze, no siostra coś ma. Proszę Państwa, dawałem taki przykład nawet na ostatnich rekolekcjach, że nieraz dziecko zwymiotuje na mamę. Mamusia trzyma dziecko, tuli, dziecko ma jakąś tam kolkę, wzdęcia, czymś się tam przytruło i nagle dziecko, cała masa pokarmowa z powrotem i na mamie. Nic się nie stało, mama się wytrze, dziecko tam obetrze jej twarz. Proszę Państwa, my nieraz wymiotujemy na siebie w rodzinach. Jest ogromny ból, który tak coś gnije w sercu, gnije, gnije. I trzeba tylko pretekstu, tego przysłowiowego piórka w buzi. No i tak, jak sfermentowana treść wystarczy ją poruszyć i strzela z butelki. Proszę Państwa, wyobraźmy sytuację. Jest mężczyzna. W pracy szef go rugnął. W samochodzie coś mu stuka. Z koleżanką troszkę flirtował i jest wściekły, bo wie, że przekroczył granice moralne. Jest wściekły, prawda? Przychodzi do domu, dowiaduje się, że syn właśnie zbił trzy szyby. Siada przed telewizorem, a żona przychodzi, kochanie, a nie moglibyśmy teraz tego prodiżu, mógłbyś mi wyciszczyć, a coś. I on mówi, ty głupia, ty wariatko, ty tak. Ona mówi, no zdenerwował się na mnie, jak ja go o prodiż prosiłam, żeby mi wyczyścił przed świętami. Nie prodiż, kobieto. Tylko ten flirt, ten grzech, ten szef pracy, ten samochód stukający zawory czy coś. I proszę Państwa, oczywiście nie można powiedzieć, no tak, mężu, rozumiem, wymiotowałeś na mnie. Ja... Nie, mężu kochany, tak się nie robi. Nie powinieneś tak robić, ale wybaczmy. Proszę Państwa, to dotyczy nas księży. Może przed świętami tutaj z mojej strony słowo przepraszam i za moje różnego rodzaju zachowania, za zachowania braci kapłanów, ale proszę mi wierzyć, że kiedy się siedzi w konfesjonale godzinę, dwie, trzy, księża siedzą po pięć godzin w konfesjonale, a tam brudy, a tam ten grzech, a tam ten, a tam konflikt, a tam... Wychodzi się z konfesjonału, po prostu wszystko, cała zawiesina, a przychodzi ktoś i mówi, proszę księdza, ja dałem dwie świeczki przy ołtarzu, a ksiądz postawił świeczkę nie moją, tylko moja, proszę pani, proszę mi dać teraz święty spokój. Nie powinien tak ksiądz mówić, wiem. Ale nieraz się zwymiotuje emocjami, uczuciami, które się nieraz od rana zbierają. Dlatego tutaj trzeba by, wracając do listu Aniu, rozszyfrować, gdzie ta siostra ma niestrawność w życiu. Coś jest nie tak, ona ma jakieś kompleksy, ona się czegoś boi, ona się czegoś lęka. No ale proszę księdza, to nie jest łatwo dotknąć sprawy, która jest trudna, a skoro jest trudna, no to wiadomo, że odruchowo, psychologicznie, no jakoś budzi się lęk wewnątrz przed dotknięciem czegoś, co może zaboleć, ale jeżeli może, się to ruszy. Może siostra nie powie, ale może się domyśleć, poszukać, poszperać, kogoś innego zapytać, może i męża zapytać, bo rozumiem, że siostra już jest zamężna, bo ma dziecko. Prawda? No, tego nie wiemy. No tak, tak. No tak, ale powiedzieć, słuchaj, co się dzieje z żoną? No może to ty zawodzisz jakoś, może ona przy tobie nie ma poczucia bezpieczeństwa. Trochę się jej przyjrzeć. Nieraz po zachowaniu człowieka możemy, jesteście siostry, znacie się, po zachowaniu człowieka można dojść, gdzie on ma jakiś lęk. Co się dzieje, że on tak reaguje, bo jakaś przyczyna tego jest. Jakaś przyczyna tego jest. W drugiej części tego listu pisze Paweł. Na jakiej podstawie uznawano kiedyś, że zarodek płci męskiej staje się dopiero człowiekiem po 40 dniach? Tomasz o tym mówił. Wiem, że brał to z Arystotelesa. Oni wtedy jeszcze nie mieli żadnych badań prenatalnych, nie mieli USG, nie mieli tego wszystkiego. No, cytologii przede wszystkim. Przepraszam, może tu było coś jeszcze, że te 40 dni wzięli, ale przyznam Państwu szczerze, że tylko dotarłem, że Tomasz, że z Arystotelesa, tak mi powiedziano.
Natomiast 40 dni, jeśli ktoś z Państwa wie, będę bardzo rad z otrzymanej odpowiedzi. Słyszałem w telewizji dyskusję o aborcji. W tejże dyskusji była mowa o tym, że około 20-30% zapłodnionych komórek jajowych w ciele kobiety umiera w naturalny sposób w krótkim czasie po zapłodnieniu. Czy zatem jest to aborcja natury na masową skalę, a może powinno się uznać, że zapłodnione jajeczko to jeszcze nie człowiek i staje się nim dopiero po określonej liczbie dni od momentu, gdy zacznie bić serce, jeśli się nie mylę, to po 2 tygodniach. Proszę Państwa, natura rzeczywiście eliminuje nieraz, eliminuje tak samo już u narodzonych ludzi, którzy są jakoś bardzo chorzy. Natura eliminuje i nie jest to aborcja, bo aborcja jest to działanie innego człowieka, który niszczy istotę ludzką. Tak jak Kościół uczy od samego początku poczęcia, jest to już człowiek, który jest odrębną istotą ludzką. Ale natury, że tak powiem, natury nikt nie wini. Przez naturę działa Pan Bóg, a to odmówiliśmy. To jest wielka tajemnica, dlaczego Pan Bóg sprawia, że jakiś człowiek się jest naturalne poronienie. Bo to jest w zasadzie naturalne poronienie, tylko w bardzo wczesnym stadium. Dlaczego tak się dzieje? No to są zagadki dla nas, których do końca nie rozszyfrujemy. I dalej Paweł pyta, jeśli zapłodnione jajeczka to ludzie, to co dzieje się z ich duszami, gdy obumierają? Czy mamy w niebie aż tylu mniej szczęśliwych ludzi z powodu ich śmierci przed narodzeniem? Mówiłem Państwu, teologowie się zastanawiają, spierają się. Tutaj Kościół nie dał takiej jednoznacznej odpowiedzi, jakie jest szczęście. Jedno jest pewne, oni są szczęśliwi. W najgorszej sytuacji są szczęśliwi, tak jak możliwe jest szczęście na ziemi. Wyobraźcie sobie Państwo człowieka maksymalnie szczęśliwego na ziemi. No to są, może się nieraz zdarzyła komuś godzina takiego szczęścia. To oni uczestniczą w takim szczęściu. Teologowie się spierają, czy oni uczestniczą w szczęściu nadprzyrodzonym ludzi zbawionych. Nie byli ochrzczeni. Ale niektórzy mówią, że pragnienie Kościoła, pragnienie rodziców, którzy na przykład mówią, oczywiście ochrzcimy dziecko jak się narodzi, no a dziecko, naturalne poronienie, nie było ochrzczone, że pragnienie Kościoła doprowadza te dzieci do skutków Chrztu Świętego. Marta pyta. Od wielu lat noszę szkaplerz. Niestety zniszczył mi się już i powinnam zaopatrzyć się w nowy. Czy wystarczy, jeśli go kupię i tylko poświęcę u jakiegoś księdza w parafii? Czy nie lepiej byłoby go drugi raz przyjąć, uczestnicząc w nabożeństwie nałożenia szkaplerza? Kiedy już będę miała nowy, to co zrobić ze starym? Trzymać, wyrzucić czy spalić? Kogo ewentualnie mogę o to zapytać? Księdza Pawlukiewicza. Wyrzucić oczywiście, że nie. Spalić albo trzymać gdzieś, albo tak jak powiedziałem, można zakopywać takie święte rzeczy. Wydaje mi się, że są obydwie możliwości dobre, bo... Jakoś tak wiele razy słyszałem, że jeśli chodzi o szkaplerz, to jednak powinno się spalić. No tak, spalić, no bo rzeczywiście po co w zasadzie go trzymać. Myślę, że można kupić, poświęcić i założyć, ale przyjęcie jeszcze raz uroczyste, takie odnowienie ślubów szkaplerznych, prawda, też chyba ojcowie karmelici, którzy są tutaj największymi specjalistami, w przypadku wątpliwości odsyłam na ulicę Racławicką, chyba też by nie mieli nic przeciwko temu. I dalej Marta pyta, czy z modlitwą jest tak, że im więcej osób modli się w danej intencji, tym lepiej, tym ta modlitwa jest mocniejsza. Co to znaczy dla Boga? Bóg patrzy na nas jako na indywidualne istoty i oczywiście rozmawia z nami jako z indywidualnymi, wolnymi istotami, ale Bóg patrzy na nas też jak we wspólnocie. Powtarzam, jeśli jeden chłopiec przyjdzie i powie, pani nauczycielko, pani nie robi klasówki. Oj tam Krzysiek, ty już mi nie zawracaj głowy, klasówka będzie. Ale jak przyjdzie cała klasa i te dziewczynki, i chłopcy i zaczną robić najsmutniejsze miny na świecie, to pani powie, już dobrze, daruję wam tą klasówkę. Nie zawsze. No nie zawsze, ale wiemy, że prawda, kiedy nieraz wszyscy koledzy tam proszą kogoś w pracy, słuchaj, no tam zrób to, no już mnie wszyscy proszą, dobrze. I Pan Bóg też na nas patrzy, na tą energię ducha, a im więcej ludzi szczerze proszących, tym więcej tej energii ducha, takiej oczywiście nie pojmowanej jakoś bezmyślnej energii, nieosobowej, ale gdzie 2 albo 3 się zbierze, jeśli 2 albo 3 prosi zgodnie o coś w imię moje, będą wysłuchani. I ostatnie pytanie z listu Marty. Z tego, co się orientuję, bioenergoterapia, joga, medytacja i temu podobne są przez Kościół potępiane. Dlaczego? Są przez Kościół potępiane, dlatego że są to dziedziny, które się posługują energiami, a energie są różne.
i nie wolno się posługiwać energiami, jeśli nie wiemy, jakie to są energie. A są to energie często ciemne. To jest, proszę Państwa, bo ja często rozmawiam z ludźmi, zwolennikami bioenergoterapii czy coś. Mówię, co to za energia? No nie wiem, co to jest za energia, ale mnie leczy. To jest, proszę Państwa, tak jakby ktoś poszedł do jakiegoś magazynu chemicznego i zaczął sobie jakieś proszki rozmieszać, mieszać ze sobą i pić. I mówi, o, poprawiło mi się. No to co, że ci się poprawiło? Poczekaj, zobaczysz, co będzie za rok, a może trafisz na inny proszek. Nie wolno. Nikt z Państwa nie weźmie proszka, jeśli nie wie, na co on jest i co to jest. Nikt. I podobnie energię. Kościół mówi, nie brać energii. Proszę pamiętać, że szatan na początku może naprawdę poprawić i dać zdrowie i ulżyć ból i cierpienie. A natomiast istota problemu wychodzi potem, za jakiś czas. Następny list jest od autorki, która podpisała się po prostu słuchaczka. Czy powołanie do małżeństwa oznacza powołanie do macierzyństwa? Jeśli zdrowa kobieta przed 30 nie chce dziecka, tylko chłopaka, to nie jest powołana do małżeństwa i dlatego go nie znajduje? Proszę Państwa, zdrowa miłość małżeńska, czyli zdrowa miłość mężczyzny i kobiety, taka wyłączna, jedyna, głęboka, naturalnie pragnie dzielić się ze sobą. Jeśli ktoś kogoś kocha i mówi, nie chcę się niczym dzielić, mój kochany, chcę cię tylko dla siebie. Oczywiście takie momenty też są. Że najukochańszy mąż i żona chcą się zamknąć i być ze sobą. Być może i Maryja i Józef się zamykali, mówili, a już niech tu nam sąsiedzi nie przyjdą, chcę, Maryjo, być z tobą. Ale jej, to tylko czasowo. Natomiast generalnie miłość chce się dzielić. Prawdziwi małżonkowie, jeśli się kochają, będą chcieli iść do innych, będą chcieli dzielić się swoją radością i przede wszystkim w formie spłodzenia dziecka. Dlatego jeśli taka kobieta chce tylko chłopaka i nic więcej, nikogo więcej, to być może to nie jest miłość, a dwuosobowy egoizm. Proszę zwrócić uwagę, że to może być. Mężczyzna spotyka kobietę, ona mówi, ale ty jesteś piękna, ale wspaniała. I w tym momencie leczy jego kompleksy, bo on ma sprawę do załatwienia, ma swoje kompleksy. A on jej odpłaca tym samym. A ty jesteś śliczna, jakie masz oczy, jaka jesteś seksowna. I ona mówi, ole mi fajnie. No i siedzą we dwoje i sobie kadzą. Załatwiają sobie swoje problemy, załatwiają sobie nawzajem swoje sprawy, prawda? Tak jakby się spotkał hydraulik z zegarmistrzem. Hydraulik mówi, zegarmistrz, wymienię ci rury, a zegarmistrz mówi, ponaprawiam ci wszystkie zegarki i im jest dobrze, ale to nie jest miłość. Prawdziwa miłość to ja chcę mieć dzieci, jak mi jedna pani powiedziała, dzieci i szklanek nigdy za dużo w domu. I dlatego to jest oznaka zdrowia, że chcemy się dzielić miłością. Zresztą, proszę Państwa, to co kiedyś Państwu mówiłem, jak przykro jest być samemu na rewelacyjnym filmie. Człowiek, który ma przyjaciół, mówi, no szkoda, że tu nie ma moich przyjaciół, że oni tego filmu nie widzą, no po prostu muszę ich na ten film ściągnąć. To jest oznaka prawdziwej miłości, chcę się dzielić dobrem z kimś innym. No ale są ludzie, którzy potrafią też przeżywać samotność jakoś, więc tutaj chyba, znaczy, przepraszam, no, ja mówiłem, znaczy tak, zupełnie na boku, tak. Prawda, że przeżywanie miłości Pana Boga i przyjmowanie tego, co On daje, również można czynić samotności, to już refleksja już taka pozamałżeńska. Można, chociaż ja Państwu powiem, że no staram się odkrywać Pana Boga, ale jest ogromna radość, kiedy można wejść na ambonę, widzi się ludzi i się mówi, słuchajcie, odkryłem rewelacyjną rzecz. To jest ogromna radość. Natomiast są tacy, którzy kazań nie głoszą, jakaś siostra karmelitanka gdzieś. Chociaż z Karmelu też emanuje wielkie ciepło. Ludzie się kleją do Karmelów, ludzie się kleją do sióstr Klarysek, do sióstr Kapucynek, bo siostry też emanują taką radością i modlą się za cały świat. Nie są wyjęte, wycięte z kościoła. Niemniej w każdej wspólnocie też, o ile każdy też chciałby z pozostałym bliskim sobie człowiekiem być, to też każdy powinien mieć jakąś chwilę na samotność. A nie, no, zamkniesz się w izdebce. Sam ze sobą. No. Nawet jest taki wymiar z Panem Bogiem. Jest taki wymiar nawet w małżeństwie, ale to tylko z Bogiem można mieć. Proszę pamiętać, że małżonek może mieć tylko tajemnicę z Panem Bogiem przed współmałżonkiem. Z księdzem, no z lekarzem można mieć tajemnicę, prawda? Jeśli chodzi o ludzi. Z księdzem chyba i z lekarzem tylko można mieć tajemnicę. No nieraz można mieć tajemnicę, prawda, z agentem ubezpieczeniowym, że nie chcę żony czymś martwić. Natomiast istotne, życiowe, takie o mojej duszy, o moim wnętrzu, o moich lękach, to mogę mieć tylko z Bogiem tajemnicę.
Następny list jest od autorki chyba, trudnej do zidentyfikowania, więc pominiemy podpis. Katechezę na temat odpowiedzialności męża, mężczyzny zaproponowałam do wysłuchania żonie jednego mężczyzny. Pyta ona, co ona jako żona może zrobić, aby swego męża zmienić, bo jak pisze, wytrzymać z nim trudno. To chyba chodzi o księdza. Jakąś katechezę, nie wiem jaką, ale być może ja się dlatego... kazanie z Kościoła Świętego Być Krzyża. Może. Proszę Państwa, co zrobić z mężem, bo trudno z nim wytrzymać? Otóż teraz pozwolę sobie na króciutkie kazanko adwentowe, jedno z ostatnich. Będę o tym mówił w radiu w pierwszy dzień świąt z Kościoła Świętego Krzyża. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, jaka jest sytuacja w Nazarecie. Maryja jest przy nadziei, będzie miała dziecko. Ona doskonale wie, skąd to dziecko, po co to dziecko. Rozmawia z aniołem, jest natchnięta Duchem Świętym. Maryja jest, oczywiście jeszcze wszystkich tajemnic nie zna Jezusa i dzieła zbawienia, ale Maryja wie dużo, 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 dużo od samego Boga Duchem Świętym przeniknięta. A Józef cieśla nie wie nic. Wie jedno, Maryja będzie miała dziecko. Chodzi, plącze się, myśli, kombinuje, głowa mu paruje, przerażony jest. Proszę Państwa, wszystko wskazywało na to, żeby Maryja wzięła Józefa i powiedziała: Józefie, siadaj, jest tak, tak, tak i tak, Józefie, zrób teraz to, to, to i to. Bo Maryja wie, a Józef nie wie. A Maryja milczy. Nic nie mówi Józefowi. Otóż nawet życie może stracić, bo groziło jej ukamienowanie. Jezus może stracić życie, a Maryja nic nie mówi. Bo ta młoda dziewczyna z Nazaretu wiedziała jedno, że kobieta nie może stać się dyrektorem męża i zacząć nim kierować. I dlatego Maryja milczy, bo wie, że Józef musi się dogadać z Bogiem. Natomiast w wielu małżeństwach kobieta rzeczywiście przerasta męża, na przykład moralnie, mąż jest alkoholikiem, ona nie. Przerasta męża kulturowo, mąż jest, przepraszam, brudasem, leniem, a żona jest zdyscyplinowana i tak dalej. Przerasta męża intelektualnie, przerasta męża szerokością spojrzenia, bo mąż ogląda mecze, a żona czyta Platona. I wszystko wskazuje na to, żeby żona powiedziała: mężu, ja ci wyjaśnię, o co tu chodzi. Jest tak, tak i tak, i ty zrób to, to, to i to, i to. I żona zaczyna rządzić mężem i to są fatalne skutki, proszę Państwa. Chłop, przepraszam, musi się dogadać z Bogiem, który do niego przyjdzie jeszcze często przez innego chłopa. Dlatego tak jest, proszę Państwa. I Maryja zaryzykowała ogromnie, nie chcąc, przyjmując rządów nad tym małżeństwem, nad tą rodziną. Rzeczywiście Józef przyszedł do niego, Bóg dogadał się, i on wziął Maryję, weź Maryję do siebie. Nie to, że zaproponuj Matce Bożej, po prostu ją weź. Ty będziesz tutaj decydował, ty będziesz rządził, Bóg mówi do Józefa. Józef za dużo nie gada, nic nie gada, w Biblii go w ogóle nie słychać. Milczy i robi to, co mu Bóg nakazał. Drogie Panie, naprawdę fatalnie się kończy, kiedy dyrektorem małżeństwa i rodziny zostaje kobieta. Pan Jacek Pulikowski opisywał taki dialog znany, kiedy mówi do żony: a pani mąż czym rządzi w małżeństwie? Za co jest odpowiedzialny? No za nic, bo on jest nieodpowiedzialny. No dobrze, ale to za co on może być odpowiedzialny, żeby stał się odpowiedzialny? No on nie może być za nic odpowiedzialny, bo on nie jest odpowiedzialny. I proszę Państwa, po prostu Maryja jedno robiła. Patrzyła na Józefa czystym wzrokiem, bez żadnego poczucia winy, bo nie była winna. I w tym wzroku było jedno: Józefie, ufam ci. Ufam ci. I to go chyba najbardziej pohamowało przed tym, żeby nie powiedzieć: no przecież popełniła cudzołóstwo, bo wszystko wskazywało na to, że to było cudzołóstwo. Jej wzrok. Proszę Państwa, kiedyś opowiadano historię o Ojcu Świętym. Jakiś biskup szedł do papieża na kolację i spotkał na Watykanie żebraka przy bramie. Patrzy na tego żebraka, a ten żebrak to ksiądz, który odszedł kiedyś z kapłaństwa, rozpił się i teraz po prostu tak życie wiódł. I biskup mówi: bracie, no cześć, słuchaj, to ty, to nie ty, o Boże, jak się zmieniłeś. A on mówi: no tak, piję. Byli koledzy z seminarium. Biskup mówi: słuchaj, idę do papieża na obiad, czy tam na kolację. Jak skończy się, przyjdę po ciebie, czekaj, zajmę się tą. No nie możesz tutaj tak siedzieć na chodniku i żebrać. Przyszedł i mówi: Ojcze Święty, no spotkałem mojego kolegę, siedzi tutaj przy bramie i żebrze. Papież mówi: przyprowadzić go. No przyprowadzili, straże biły honory przed takim obdartusem. Ten przerażony, papież go wezwał z tej ulicy, przyszedł, Ojciec Święty mówi: siadaj, proszę podać talerz, proszę podać zestawę. No i rozmawia, jak żyjesz, dlaczego. No ojcze, pogubiłem się, zacząłem pić, odszedłem od kapłaństwa. I papież na koniec rozmowy mówi: to teraz chodź do mnie do pokoju, chcę się u ciebie wyspowiadać. I tak papież uruchomił tego człowieka, że mu totalnie zaufał i potraktował go jako księdza. Proszę Państwa, może nieraz zamiast totalnego wykładu dawanego mężowi, co ty masz zrobić w życiu,
po przepitej nocy męża żona powinna powiedzieć: ja ci cały czas ufam i wierzę, że moje szczęście jest w twoich rękach. Niejednego faceta to uruchomi. Oczywiście, kiedy mąż podpala dom, to nie można powiedzieć: ufam mu do końca, tylko trzeba go trzasnąć go w głowę, wezwać straż pożarną, a jego oddać do psychiatry. Ale bardzo często za szybko żony już zdecydują się. Zresztą to, co kiedyś mówiłem w tym kazaniu właśnie, kobiety zaczynają rządzić mężczyznami władzą seksu już przed ślubem. Już przed ślubem chłopak żebrze, ślini się, prosi, błaga, całuje o seks, o współżycie, o wspólną noc. A potem kobiety jeszcze często rządzą mężczyznami, bo kobiety mają wielką broń, mówienie. Pamiętacie państwo Samsona? Silny, że lwy zabijał gołymi rękoma. Dawał takie zagadki, że nikt nie mógł ich odgadnąć, ale jego żona, jego kobieta, jak mówi Pismo Święte, naprzykrzając mu się ciągłym gadaniem, doprowadzała go do śmiertelnego wyczerpania. Panowie zawsze proszą, żebym podał cytat, skąd to jest. Otóż wrócę, co zrobić z mężem, który jest nieznośny, pozwolić mu rządzić. Iść się wyspowiadać u niego, jak papież się wyspowiadał u księdza alkoholika. Jak wytłumaczyć to, że Bóg jest miłością i dopuszcza cierpienie niewinnych małych dzieci? Chodzi tutaj na przykład o nieuleczalne chore dzieci. To pyta Rafał. Proszę państwa, nie jestem Panem Bogiem i go do końca nie rozszyfruję, ale opowiem państwu w jednym zdaniu. Są rodziny, którym urodziło się chore dziecko. Te rodziny po latach stwierdzały, to dziecko było dla nas zbawieniem. Rodzice dzieci z zespołem Downa, rodzice dzieci jakichś kalekich. Krzyżem ogromnym było to dziecko, ale było zbawieniem. Odpowiadam, jaka jest jedna z możliwości, dlaczego Bóg daje nam ludzi trudnych, chorych, żeby nas uratować, może i tych ludzi uratować. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Bóg czyni wszystko z miłości. W rozmowach pisze dalej Rafał, słyszę, że nie powinno się budować tak wielkich i bogatych kościołów czy bazylik, jak na przykład w Licheniu, gdy wokół jest dużo ludzi biednych, nie mających co jeść. Czyli dwie strony medalu. Z jednej świątynia ku chwale Pana Boga, a z drugiej bieda w kraju. Proszę państwa, powiedzmy sobie jedną rzecz. Gdyby nie powstała świątynia w Licheniu, czyli gdyby te miliony ludzi nie wysłały po 5 zł, 15, 10, 100, 200, gdyby nie było księdza Makulskiego i całej akcji, Polska wyglądałaby identycznie jak dziś. Ktoś by sobie za te pieniądze kupił klapki, inny gazetę, inny gumę do rzucia, inny by sobie kupił radyjko, którego może nie kupił, tylko wysłał na świątynię opatrzności. Proszę, to nie jest tak, że mamy świątynię, a Polska jest biedna. Gdyby nie było świątyni, to Polska była bogata. Proszę mi wierzyć, w wymiarze Polski od Bałtyku do Tatr świątynia to jest drobiazg. Codziennie w supermarketach przelatuje taka świątynia, albo dwie takie świątynie przelatują. Wydaje mi się, że codziennie przelatują w sklepach i w restauracjach. Czy Kościół może budować takie rzeczy? Ja tu się z jedną rzeczą nie zgodzę w tym liście, co jest rzeczą dość istotną, że wokół jest dużo ludzi nie mających co jeść. Proszę państwa, powtórzę to, chociaż niedawno od jednej radiosłuchaczki dostałem potwornie po głowie, że w Polsce nie ma ludzi, którzy nie mają co jeść. Może w rodzinach alkoholików dziecko zostać nienakarmione. Może jakiś kloszard zamarznąć na działkach. Natomiast wiem, że Caritasy, domy zakonne, które się tym trudzą, ośrodki, będą karmić aż do końca. Nikt nie odejdzie głodny. Nikt nie odejdzie. Podobnie państwowe i gminne ośrodki. Bo gdyby rzeczywiście w Licheniu leżały trupy na ulicach, to zbudowanie świątyni byłoby karygodne. Trzeba by tę świątynię zacząć rozbierać i sprzedawać kawałek po kawałku, co by tam było do sprzedawania. Proszę państwa, jeszcze jedną rzecz powiem. Stać nas jako na społeczeństwo na wspaniałe ratusze marmurowe, windy na zewnątrz. Stać nas na wesela z limuzynami po 6 metrów jako społeczeństwo. Stać nas na to, że mamy dekodery, wideo, kina domowe. Mówię jako społeczeństwo, nie wszystkich, ale generalnie to w Polsce tak. Stać nas na to, że w Polsce jeden samochód w Warszawie przypada na 3 mieszkańców. To Boże drogi, jedną wielką świątynię chyba społeczeństwo mogło budować. A poza tym proszę pamiętać, nikt z karabinem nie chodził i zabierał ludzi na świątynię opatrzności, tylko dawali ludzie, którzy chcieli. Każda emerytka sobie rozważała, stać mnie, żeby wysłać te 50 zł, stać. To wysyłała. Jednocześnie zapewne te emerytki, jestem przekonany w większości, dawały też na biednych ludzi. Proszę państwa, skoro generalnie przeciętną Polkę, przeciętną mówię, stać na jakieś tam złote kolczyki czy łańcuszek,
proszę zwrócić uwagę, jak wyglądają dzieci, które idą do pierwszej komunii, to dostają w prezentach, to dlaczego nas nie stać, żeby kielich był pozłacany, czy monstracja, żeby była pozłacana? Więc proszę Państwa, nie przesadzajmy z tą biedą i nędzą, żeby nas nie było stać na taki jeden kościół. A poza tym jeszcze raz powtórzę. Został zbudowany z wolnych decyzji ludzi, którzy chcą się tam modlić, chcą mieć taki kościół i po prostu mają. To jest, proszę Państwa, takie dziwne, że kiedy na osiedlu powstaje kościół, to nieraz się podnoszą głosy sprzeciwu. Kiedy na osiedlu powstaje agencja towarzyska, to takich głosów nie ma. Chyba, że bezpośredni sąsiedzi mają zastrzeżenia. Natomiast moralnych jakichś tutaj sprzeciwów nie ma, że powstaje agencja towarzyska. A kiedy się zaczyna budować kościół, w którym będzie mowa o miłości, o dobroci i szacunku, to takie głosy natychmiast się rodzą. Kolejne pytanie z listu Rafała. Czy jest możliwe, że złe duchy straszą ludzi i jaki by mogły mieć w tym cel? Na przykład jak w bajce o dobrym duchu Kacperku. Myślę, że straszyć to nie, żeby zrobić prawda, i kogoś postraszyć. On rzeczywiście z tamtej strony możliwy jest kontakt za dopuszczeniem Pana Boga. No święta Faustyna mówiła, że przychodziły do niej dusze ludzi cierpiących bardzo, żeby przestrzec innych, żeby prosić o modlitwę. Dusze, które są po tamtej stronie, te cierpiące, proszę Państwa, im jest nieskoro do zabawy, do żartów. To jeśli już przychodzą za pozwoleniem Pana Boga tutaj, wchodzą w jakiś kontakt, to mają bardzo poważną jedną sprawę. Pomocy, pomocy i pomocy. Dlatego to nie jest straszenie. A że ktoś się może przestraszyć, bo nagle w pustym domu zaczyna coś skrzypieć i rzeczywiście no, takich sytuacji można by sporo opowiedzieć, no to się przestraszył. Ale ten duch nie miał zamiaru go nastraszyć, bo to wręcz przeciwnie, on przychodzi często, chyba że przychodzi kogoś przestrzec. Myślę, że i takie sytuacje są możliwe, choć jak Pismo Święte mówi, że choćby zmarły przyszedł, to tam za dużo nie osiągnie, żeby grzesznika zmienić. Kolejny list jest od Doroty, która pyta, co dzieje się z duszą dziecka martwego w łonie matki, na przykład po naturalnym obumarciu, a co z duszą dziecka, które się narodzi i żyje na przykład 3 dni, a potem umiera. Czy takie dzieci idą do nieba? Przecież dziecko w łonie matki jest nieochrzczone, więc grzeszne, bo jak mówi psalm, jako grzesznika poczęła mnie matka. Dziecko narodzone po 3 dniach też rzadko jest chrzczone. Czy można ochrzcić martwe dziecko? Jeżeli tak, to dlaczego taki chrzest jest ważny, a co z dziećmi po aborcji? Nie jest chrzest, nie można chrzcić martwych dzieci. Żadnych sakramentów nie można udzielać zmarłym. Sakramenty są dla żywych. Na to pytanie odpowiadałem kilka minut temu. Odpowiem tylko, że dziecko, to jest, nie jest ważne, czy ono jest w 6. tygodniu, czy 7. miesiącu ciąży, czy jest 3 dni po narodzeniu. Ono wtedy jeszcze nie podejmuje decyzji moralnie odpowiedzialnych. I jeśli jest nieochrzczone w 4. tygodniu i umrze, a 3 dni po narodzeniu umrze, sytuacja jego jest identyczna. Nie podjęło jeszcze żadnego aktu moralnego, bo nie ma jeszcze moralności uruchomionej. Nie ma wolnej woli takiej, żeby mogło o czymkolwiek decydować. Natomiast nie było chrztu. A coś zmienia się sytuacja, kiedy takie dziecko już przyjmie chrzest. Czy dusza dziecka nienarodzonego lub narodzonego małego i dusza człowieka dorosłego różnią się? Różnią się, bo ta dusza dziecka, które jeszcze nie podjęło żadnego aktu moralnego, jest czysta. Natomiast dusza człowieka dorosłego może być albo skażona już grzechem, albo może wręcz przeciwnie, rozwinąć się ku niesamowitym wyżynom świętości. Dlatego dusza ludzka się rozwija. To nie jest taki konstans. Właśnie to ta nasza cała zmiana, ta nasza formacja w istocie ma zmieniać, wpływać na naszą duszę. Czy w takim razie można jakoś próbować przynajmniej fantazjować na temat tego, jak te dusze, jak nasze ciało chwalebne pewnie będzie wyglądać? Bo nic nie można fantazjować. Można fantazjować, czytać Ewangelię i widzieć, że Jezusa rozpoznawali, nie rozpoznawali, jadł rybę, przez drzwi przechodził. Takie mamy dane, ale poskładać te klocki w naszej biednej głowie to jest trudno. Ale czy w takim razie to może mieć jakiś związek właśnie z tym, jak ukształtowana jest dusza człowieka?
No nie, ciało to jest ciało, a dusza to jest dusza. Nasza dusza po zmartwychwstaniu złączy się z ciałem chwalebnym. I to ciało będzie już zmartwychwstałe, chwalebne, inne. Jak to jest z człowiekiem w chwili śmierci? Pyta dalej Dorota. Czy jest on już sądzony przez Boga? Czy to nazywa się sądem szczegółowym? Czy to znaczy, że na sądzie ostatecznym drugiego sądzenia dla wcześniej umarłych nie będzie, bo będą sądzeni tylko żywi? Nie rozumiem tego. Proszę o wyjaśnienie terminów sąd szczegółowy i sąd ostateczny. I już. Czytam. Wezmę sobie ściągawkę. Według wielu teologów sąd w chwili śmierci jest sądem szczegółowym. Będzie on oświeceniem człowieka przez Boga, dzięki czemu wyraźnie zobaczymy swoje czyny dokonane za życia. I to, co Państwu często powtarzałem, w chwili śmierci dostajemy światło, wszystko jest jasne, czego my chcemy, sami wybieramy niebo, piekło czy czyściec. Czyli nas los się decyduje bezpowrotnie. Natomiast sąd na końcu ziemskiej historii... No, nie tak bezpowrotnie, no bo czyśćca... Ale nie, w czyśćcu jest już na niebo, tylko że jeszcze się odwlecze to niebo. Natomiast sąd na końcu ziemskiej historii, kiedy Chrystus się zjawi, nie będzie powtórzeniem tego sądu, bo to już tylko raz jest sąd dla człowieka. Będzie on ujawnieniem historycznych owoców naszego postępowania, czyli tego, co każdy pozostawił po sobie na tym świecie. Każdy bowiem człowiek ma wpływ na innych. Dobre lub złe oddziaływanie na innych może się ujawnić nawet po śmierci człowieka. Nawet po odejściu z tego świata dobrych rodziców ich przykład będzie formował ich dzieci. Podobnie może być też z ich złym przykładem, poprzez który zdemoralizowali swoje potomstwo i postawili je na drodze zła. Dobra lub zła książka może formować do końca świata wielu ludzi, których albo będzie pobudzać do świętości, albo do grzechu. Na sądzie ostatecznym poznamy, ilu ludzi nawróciło się do Boga dzięki naszym modlitwom, ofiarom, głoszeniu Ewangelii, cierpieniom lub komu przynieśliśmy duchową szkodę, naszym złym przykładem, słowem, grzesznym życiem. Kochani, między nami za życia tworzą się nitki. Nitka z mamą, nitka z tatą, to są nitki, które przepływają nasze oddziaływania. My tego nie widzimy, prawda? Kolega na przykład jest w szkole, jakiś prowodyr, taki jak to byśmy mówili łobuz, jest taki cichy chłopiec, który się zawsze trzyma z boku. Ale na przykład temu cichemu chłopcu ten łobuz bardzo imponuje i kiedy wraca do domu, jest bardzo niedobry dla mamy. Nikt się w całej klasie nie domyśla, że ten łobuziak ma wpływ na tego cichutkiego chłopczyka, a ma wpływ. I na sądzie ostatecznym się to okaże. Na sądzie ostatecznym się pokaże, jak księża działali, jakie mieli sukcesy, ile było nawróceń, ile odejść po rekolekcjach. Mój kolega się zawsze śmieje, że po rekolekcjach 20 nawróceń, 40 odejść. Prawda? To się wszystko wyjaśni, objawi się to. Jak to ludzie, taka jedna książeczka, ktoś sobie napisał książeczkę i umarł. To, co było tu powiedziane. A ta książeczka przez 200-300 lat gorszy ludzi. Prawda? No tak, proszę księdza, ale to w takim razie można sobie zadać pytanie, to po co jest ten sąd ostateczny? Przecież można by było już raz osądzić. Sąd szczegółowy i ostateczny od razu. Ale nie, no bo sąd jeszcze ten na ziemi nie może się dokonać, bo ziemia trwa. Jeszcze się te nitki wszystkie rozplątują, jeszcze się układają, kleją, zrywają. No ale tam już nie ma czasu po drugiej stronie. No to nie, z drugiej strony, tutaj jest kwestia stwierdzenia, co będzie na ziemi. Na ziemi pierw jest sąd indywidualny, w chwili śmierci umarł i mówimy, on już leży nieboszczyk, nie oddycha, jest sądzony teraz. Mhm. Natomiast sąd, że ziemia zobaczy właśnie prawdę o sobie, to się dopiero dokona na sądzie ostatecznym. Ale tam ma pan rację, panie Pawle, tam widać wszystko. Tam widać Adama i Ewę, Jezusa Chrystusa na krzyżu i koniec świata. Czyli, krótko mówiąc, sąd ostateczny już nie ma wpływu na kwestię wyboru niebo, piekło. Na kwestię nie. To tylko będzie tak, że tak powiem, osądzenie całej ziemi, całej ludzkości, jak to wszystko czyli było. Zamknięcie etapu. Zamknięcie etapu. Nie będzie to wpływało na żadne losy pośmiertne człowieka, bo to już się wcześniej dokona w chwili śmierci. Teraz następny list jest od chyba Bogusława, z tego co zdążyłem tutaj zobaczyć. Bogusław, tak. Przysłuchując się odpowiedziom w ramach audycji Katechizm Poręczny, nasunęły mi się uwagi i wątpliwości, którymi pragnę się podzielić. Jak to jest z wolnością i wolną wolą człowieka? Nikt z nas nie miał żadnego wpływu na pojawienie się na tym świecie. Nikt nie miał wpływu na czas, miejsce i środowisko, w którym się urodził. Wreszcie nikt nie miał wpływu na geny, w jakie został wyposażony. Jak wiadomo, są to czynniki znaczące w wyborach, jakie człowiek podejmuje bądź musi podejmować. Co zatem z odpowiedzialnością człowieka, z możliwością prawidłowej identyfikacji grzechu, szczególnie ciężkiego,
pełna świadomość czynu, czy zawsze jest to możliwe. Jak wiadomo, jesteśmy uzależnieni od dziedzicznych obciążeń, od środowiska, od wychowania. Władają nami żądze niewiadomego pochodzenia, niewiadoma podświadomość czy nadświadomość nie czynię tego, co chce. Czy człowiek dokonujący rachunku sumienia, nawet w dobrej wierze, może dokonać właściwej samooceny, a co dopiero kapłan w konfesjonale przez okres kilkuminutowego kontaktu z delikwentem? Stały spowiednik to w naszej rzeczywistości raczej iluzja bądź pobożne życzenie. Sądzę, że tak naprawdę tylko Bóg, który zna możliwości i granice wolności człowieka uwarunkowanej przez tyle determinizmów, może rozstrzygnąć rzeczywistą odpowiedzialność człowieka. Zgadza się, jeszcze raz się zgadza. Nikt z nas nie zna wszystkich swoich uwarunkowań, nikt z nas nie wie, czy pobożna siostra zakonna pójdzie prędzej do nieba, czy pijaczyna, który leży przed klasztorem, pójdzie prędzej do nieba. Jedno jest pewne, my mamy robić wszystko, co jest w naszych siłach, w naszej mocy, żeby wychodzić z grzechu. Jeśli Bóg mówi, nie pij, nie cudzołóż, nie kradnij, to nie mógł sobie Pan Bóg zakpić, żeby dać komuś te przykazania, kto nie jest zdolny tego zrobić. Może jednego będzie to kosztowało bardzo dużo, a drugiego nic. Przecież ja spotykam kobiety, które mówią, przysiędza papieru, swoje zak, ja nie cierpię papierochów, ja to... A facet drugi walczy właśnie teraz, jednego peta spalił, a jeszcze chce drugiego. Są kobiety, które mówią, przysiędza, alkohol mógłby dla mnie nie istnieć. Ale odwrotnie, są ludzie, dla których słodycze nie mogłyby nie istnieć, a dla niektórych pani Rafaella to jest po prostu siódma strefa niebieska. Dlatego... Natomiast często się zdarza, że ktoś mówi, proszę, ja nie potrafię, proszę przestać się onanizować, proszę przestać to, ja nie potrafię. Kochani, czy zwróciliście uwagę, że wszystko, co w życiu zaczynaliśmy na początku, to w zasadzie mówiliśmy w dzieciństwie, nie potrafię. Tata nas wrzucił do wody i mówił, pływaj. Nie potrafię, tato, ja nigdy nie będę pływał. Teraz pływa. Na rowerze, pamiętacie, jakbyśmy się przewracali? Ja nie potrafię, ja nie chcę roweru. Ile razy mówiliśmy w szkole, ja się tej algebry nigdy w życiu nie nauczę, ja przez tą skrzynię na WF-ie nigdy nie przeskoczę, przeskakiwaliśmy. Podobnie Kościół mówi, potrafisz żyć bez samogwałtu, bez kradzieży, potrafisz żyć w zgodzie z drugim człowiekiem, potrafisz, tylko musisz się zaprzeć samego siebie. Ale ostateczna ocena, jak to wszystko wygląda w oczach Bożych, to nam Pan pokaże właśnie w tym ostatecznym świetle. Proszę Państwa, żeby nie było stereotypu zdrowia, szczęścia, pomyślności, niech się Chrystus narodzi. Niekoniecznie może 25 grudnia, ale niech się Chrystus w nas rodzi, przychodzi z tą nową nadzieją, nowym światłem. Właśnie, że wbrew porażkom, możesz jeszcze raz, że zejdziesz do dna serca, zobaczysz, co tam jest. Natomiast na same dni świąt życzę, żeby były ciepłe, bo to tak, żebyśmy tu nie przeteologizowali. Niech będzie serdecznie, niech będzie radość, no, pośmiejcie się z wujkiem, szturchnijcie ciocie nie za mocno, prezentami się pobawcie, a życzę przede wszystkim wami sobie, żeby szatan nie zamieszał. No nieraz święta stają się grzechem ciężkim. Ktoś za dużo wypił, kłótnia, awantura. Ktoś mówi, a ja za tak się obżerałem, całe te święta, mam taki niesmak. Żeby nam właśnie szatan czegoś takiego nie podrzucił. Łącząc się z tymi życzeniami, chcę Państwu życzyć, aby te święta były takim przyczynkiem do rozświetlenia ciemności tej, której nie widać w nas wszystkich. Aby światło zagościło tam, gdzie jeszcze nie dotarło. No właśnie, pięknie. Dziękujemy, szczęść Bożej. W drugi dzień świąt, jeśli będziemy w stanie po tych wszystkich posiłkach, to spotkamy się po godzinie 22. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem.